Za nami kolejna edycja stypendiów dla studentów, doktorantów, a także nagród za prace naukowe. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wybór nie był łatwy, to oznacza, że naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi rozwija swoje pasje, swoje kompetencje, umiejętności na naszych szczecińskich uczelniach. To element akademickiego Szczecina, który cały czas się rozwija. Zobaczcie, co ci wspaniali naukowcy mówią sami o sobie. Studiuję na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku gospodarka przestrzenna. Moja praca licencjacka, którą obroniłam w czerwcu, okazała się na tyle dobra, że została wyróżniona w konkursie prezydenta Szczecina na najlepszą pracę dyplomową. Nagroda przede wszystkim bardzo mnie zaskoczyła, bo została przyznana za moją pracę licencjacką, która jest zwieńczeniem dopiero pierwszego etapu studiów. W swojej pracy poruszam kwestie terenów zieleni w dużych miastach, konkretnie w Szczecinie. W swojej pracy zajęłam się rodzinnymi ogrodami działkowymi, ponieważ ich położenie w przestrzeni Szczecina może generować konflikty przestrzenne. Starałam się znaleźć ich rozwiązania, między innymi w postaci przeniesienia ich w inne miejsca, ale też pozostawienia w obecnej lokalizacji. Moje badania dotykają również innych konfliktów przestrzennych, które mają wymiar społeczny, ekonomiczny i przyrodniczy. Myślę, że pozwalają miastom rozwijać się w sposób zrównoważony i w taki, by ich mieszkańcom żyło się lepiej. Bądźcie wytrwali w swoich badaniach i nie wstydźcie się dzielić ich wynikami. Coś, co wydaje Wam się mało istotne, mało interesujące, może zostać docenione na przykład przez kapitułę konkursu prezydenta Szczecina na najlepszą pracę dyplomową. Szczecin, Floating Garden.